Dobry wieczór, Weronika Wawrzkowicz, witam Państwa bardzo serdecznie prosto z Empiku. Dzisiaj przed nami kolejna premiera online, a w centrum zainteresowania książka Kobieta w Wielkim Mieście i Katarzyna Olubińska. Dobry wieczór, Kasiu. Dobry wieczór, Weronika, witam Panią Alicję, Panów, którzy nam tutaj pomagają tę transmisję przygotować, no i wszystkich Państwa, którzy jesteście po tej drugiej stronie. Niesamowite wrażenie mieć taką premierę właśnie z jednej strony przed pustymi krzesłami, ale z drugiej strony wiem, że tam jesteście i bardzo, bardzo dziękuję wszystkim osobom, które teraz z nami są. Wspomniałaś Alicja Szurkiewicz, która to dzisiejsze spotkanie tłumaczy na język migowy. Kobieta w Wielkim Mieście. Miasto opustoszałe z wiadomych względów, ale jestem przekonana, tak jak powiedziałaś, że dzięki magii internetu, dzięki sile internetu będziemy tutaj wszyscy razem. My tutaj, Państwo u siebie w domu, przed ekranem komputera albo telefonu. Zachęcam od razu na dzień dobry, żeby zadawać pytania, żeby czuć się od razu częścią tego spotkania. Kasia, ustaliłyśmy jeszcze, zanim się rozpoczęło wszystko, że ty jesteś przepełniona wdzięcznością i że masz tyle osób, którym byś chciała podziękować, więc zacznijmy od tego, będziesz spokojna, że podziękowałaś wszystkim. To rzeczywiście tak jest, bo ta książka nie powstałaby, gdyby nie życzliwość, otwartość wielu osób. Pracowaliśmy wspólnie nad nią bardzo długo. No przede wszystkim muszę zacząć od bohaterek, moich pięknych, wspaniałych kobiet, które zgodziły się otworzyć serca, opowiedzieć o takich bardzo intymnych częściach swojego serca, właśnie swoich przeżyciach, zakamarkach swojej duszy. Weronika, przedstaw wszystkie bohaterki, żeby było tak pięknie i tak oficjalnie, bo one tak naprawdę tutaj powinny ze mną być i w pewien sposób są tutaj. One będą z nami obecne, ponieważ niejednokrotnie dzisiaj będę je przywoływać, więc mentalnie na pewno są tutaj razem z nami. Joanna Jędrzejczyk, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Ania Dec, Magdalena Lamparska, Paulina Krupińska-Karpiel, Ania Karwan-Bowska, czyli Magda Grabowska-Wacławek i Agnieszka Amaro. I tutaj chciałabym duże, duże brawo dla dziewczyn bić, ale tak naprawdę powiem po prostu dziękuję. Dziewczyny, dziękuję, że mi zaufałyście, że zaufałyście w moje intencje i już po tym odbiorze wiemy, że ta książka spełnia już to, o co nam się marzyło, czyli daje nadzieję. Ale też chciałabym podziękować oprócz właśnie moich pięknych bohaterek wspaniałych, Kamie Hawryszków, redaktorce książki, która przez ostatni rok była z nami właściwie codziennie na łączach. No bo takie wywiady to jeszcze później jest proces, prawda, całej autoryzacji. Na szczęście tutaj dużo nie wypadło z tych rozmów, no ale wiadomo, że trzeba też go przeprowadzić, korekty, różnych innych kwestii, które trzeba dogadać. I Kama tutaj naprawdę tak wspaniale motywowała nas wszystkie, spinała terminarze, kalendarze. Była też taka niesamowitym, takim dobrą duszą tej książki, także Kama. Też ona by nie była taka piękna, gdyby nie Magda Grabowska, która jako Bowska jest tutaj bohaterką, a jako grafik, bo też może niewiele osób wie, ile Magda w sobie talentu, jakie pokłady talentu niesamowite ma, zaprojektowała i okładkę wiosenną, piękną, pozytywną, i całą szatę graficzną, i Tola Piotrowska, która pracowała nad zdjęciami, ale bo Tola razem z Magdą i Stolą zrobiłyśmy też poprzednią książkę razem i z Kamą Hawryszków, Kobieta, Bóg w Wielkim Mieście. I Tola jest tak naprawdę kimś więcej niż tylko autorką zdjęć. Ona tak naprawdę towarzyszy, jest taką pierwszą osobą, która słyszy te rozmowy, reaguje. I dziękuję Ci, Tola, za Twoją wrażliwość, za to, że jesteś taka bezszelestna w tych rozmowach, że jesteś taka z jednej strony niewidoczna, a z drugiej masz takie ciepło, które dajesz, takie wsparcie, które myślę, że też dziewczyny czuły, że czułyśmy się takie zaopiekowane. I całemu wydawnictwu Wam, no ale też wszystkim osobom, które na co dzień mnie wspierają w moim życiu, mojemu mężowi, mojej rodzinie, moim przyjaciołom, wszystkim pięknym kobietom, które mnie zainspirowały do powstania tej książki i wszystkim osobom, które się też modliły. To tak w skrócie. Wiesz, jak się teraz będę przedstawiać, nie tylko, że dziennikarka Dzień Dobry TVN, nie tylko twórczyni bloga Bóg w Wielkim Mieście, ale kobieta wdzięczność, bo ta wdzięczność się przepełnia, a to jest jedna z najfantastyczniejszych energii, jaka może krążyć, więc już wdzięczność uruchomiłyśmy. To teraz powiedzmy trochę o intencji. Oglądałam niedawno Twoją rozmowę z Anią Kalczyńską w Dzień Dobry TVN i tam pięknie powiedziałaś, z jaką intencją zasiadałaś do pisania tej książki. Trochę już wspomniałaś, ale rozwijmy ten wątek. To było tak, że po pojawieniu się książki Bóg w Wielkim Mieście i po spotkaniach autorskich, które właśnie miałyśmy w salonach Empiku w całej Polsce,
Tak naprawdę bliżej poznałam dziewczyny, które czytają książkę. Mówię dziewczyny, bo to w 99% są właśnie kobiety, często młode, piękne, fantastyczne kobiety. I po tych spotkaniach autorskich godzinami rozmawiałyśmy i byłam zaskoczona tym, jak wiele nas łączy, że tak niesamowite, wspaniałe kobiety mają w sobie tyle na przykład kompleksów, albo wątpliwości, albo takich różnych zawiłych zakrętów życiowych i różnych dramatycznych często przejść. I jak patrzymy na taką osobę z boku, to nigdy bym nie powiedziała o takiej dziewczynie, tak? To mnie często też dziwiło, że właśnie przychodzi taka młoda, piękna kobieta i mówi o jakichś takich dramatycznych przejściach, dramatycznych momentach swojego życia. I to mi dało taką myśl, że trzeba dać nadzieję, że następna książka musi dać nadzieję, musi przynieść radość, no a skąd tę nadzieję wziąć? Więc pomyślałam, że znajdę takie kobiety, które właśnie mają w sobie takie słońce, taką siłę, które też przeszły, mają takie różne doświadczenia w życiu, którymi będą się chciały podzielić, po to, żeby dać siłę właśnie tym, które szukają, które są na zakręcie, które nie mają może obok siebie przyjaciółki, jakiejś życzliwej kobiety, która im podpowie, doradzi, wysłucha, przytuli, wypije kawę, żeby ta książka była właśnie jak takie spotkanie z przyjaciółką, kiedy siadasz na luzie z kubkiem dobrej kawy, w dżinsach, bez makijażu, bez żadnych masek i mówisz jej tak naprawdę, co cię boli, co masz w sercu, za czym tęsknisz i takie rzeczy, których może na co dzień nie powiesz w rodzinie, w pracy, nie pokażesz na swoim koncie, na Facebooku, bo też ta książka powstała z takiego zmęczenia sztucznością, tego, co obserwuję sama na Instagramach, na różnych profilach, że często tak się kreowaliśmy, powiem w czasie przeszłym, bo teraz te media są inne w tym czasie, w którym teraz jesteśmy, ale jeszcze mam wrażenie, jak ja do tego siadałam, do pracy nad książką te 2 lata temu, to jakoś tak często miałam wrażenie, że coś sztucznego się wdziera właśnie w ten wizerunek właśnie taki publiczny, że tak bardzo chcemy być doskonałe, a że może pora, żebyśmy usiadły ze sobą i powiedziały sobie, że nie musimy być wcale doskonałe, że możemy tak trochę sobie odpuścić i mniej wymagać może od siebie. O, pięknie powiedziałaś. W dobrym tego słowa znaczeniu oczywiście. Pięknie powiedziałaś o tych niedoskonałościach i od razu tutaj, jeżeli będę patrzyła na telefon, to proszę się na nie nie gniewać, ale to tylko dlatego, żeby być w kontakcie z tymi, którzy są po drugiej stronie, więc albo będę patrzyła w piękne oczy Kasi, albo będę tutaj patrzeć, co się dzieje u Państwa. Słuchaj Kasiu, kochany słowiczku, jestem. To chyba wiesz, kto jest po drugiej stronie. Wiem. Pozdrawiam cię, kochany mój słowiczku, Agatko moja. To jest moja bardzo taka dobra dusza, moja przyjaciółka. W ogóle pozdrawiam wszystkie moje kochane przyjaciółki. I ona które też się są. Pojawia w książce. Tak. Słowiczek. I słowiczek nawet o tym nie wie, bo książki jeszcze nie dostała, ale książka zaczyna się właśnie, słowiczku, od ciebie, bo to było tak, że słowiczek, właśnie Agatka, poprosiła mnie kiedyś, żebym napisała kilka słów dla jej córki, że ona zbiera właśnie takie różne, można powiedzieć, dobre myśli od swoich przyjaciółek, 12 dobrych myśli na 12 miesięcy z okazji 18 urodzin swojej córki. I żebym coś wpisała od siebie, taką jakąś myśl, radę, nie wiem, coś, co ją pokieruje, zainspiruje w życiu. I ja rzeczywiście coś takiego wpisałam, taka książka powstała, trafiła. Ja nie wiem, słowiczku, czy ty w ogóle o tym wiesz, że ja się zainspirowałam tą twoją książką. I ta książka rzeczywiście była prezentem urodzinowym. Ja pomyślałam sobie, że też mogę stworzyć taką książkę, która będzie właśnie zapisem tych najpiękniejszych przeżyć, myśli, rad, bo każda z moich bohaterek dostała tak naprawdę te same pytania i na końcu zawsze pytałam o jedno. Co byś dzisiaj powiedziała kobietom? Powiedziałaś pięknie o tych niedoskonałościach i od razu przypomniałaś mi rozmowę z Anią Karwan, która cudownie opowiada o pękniętych filiżankach. Powiedzmy trochę o tym, bo ja od razu czytając was, tak się czułam, jak miałaś taką intencję, żeby czuć się jak na kawie z przyjaciółką, że się dosiadam do tego waszego stolika, z przyjemnością słucham i pomyślałam sobie o wszystkich swoich pęknięciach, rysach, ranach, które każdy z nas ma, trudne doświadczenia ze sobą i nagle je polubiłam. Powiedzmy o tej sztuce chińskiej, która powoduje, że pęknięta filiżanka jest jeszcze cenniejsza. Właśnie Ania Karwan użyła tego pięknego porównania, ale muszę też powiedzieć, że bo każda z tych rozmów miała inny klimat, inny nastrój, była zupełnie inna.
była też, mimo że to były te same pytania, zupełnie o czymś innym, bo każda z kobiet mówiła inaczej o swoich doświadczeniach kobiecości, właśnie tego, co je zbudowało, tego, co im daje siłę. I Ania mnie, muszę powiedzieć, że bardzo zaskoczyła, że nie spodziewałam się po tej rozmowie aż tylu dramatycznych wątków. Widziałam też po Toli, która właśnie robiła zdjęcia, że Tola w pewnym momencie usiadła i przestała w ogóle robić zdjęcia, tylko tak siedziała podparta i patrzyła na nas. I naprawdę pojawiły się łzy w tej rozmowie, bo tam Ania odsłania taką bardzo bolesną kartę swojego życia. Mówi, nie będę zdradzała oczywiście całej historii, bo to jest wszystko w książce i nie wszystko, co się nadaje do tego, żeby napisać, to też chcę opowiadać, bo to jest zupełnie inna przestrzeń też. Ale właśnie powiem tylko tyle, że Ania mówi dużo o przemocy, której doświadczyła w swoim życiu. I to jest taki temat, który myślę, że nie jedna kobieta niestety zna. I o tym, jak ona przez całe życie próbowała sobie z tym radzić i próbuje sobie do dzisiaj z tym radzić. Też o wielkiej sile wiary w tym wszystkim, wsparciu przyjaciół, zaufania, jakiejś takiej nadziei, że będzie dobrze. Pamiętam jedną taką historię, którą Ania opowiadała, jak no, akurat wtedy nie była taką gwiazdą jak w tej chwili i chciała kupić córeczce lody, ale no, opowiada o tym, że nie było ją na to stać i poprosiła Boga, Boże, spraw tylko, żebym mogła temu dziecku kupić lody. Wyszła gdzieś zapłakana z domu właśnie, po prostu tak przed siebie, w kierunku tej lodziarni i mówi, że znalazła 20 zł na chodniku. I tam są takie wzruszające momenty, ale tak naprawdę jest bardzo, bardzo dramatyczna też historia kruchej, pięknej, delikatnej kobiety, która zetknęła się po prostu z przemocą w swoim życiu i jak sobie z tym poradziła. No i właśnie Ania mówi o tym, że czuje się jak taka filiżanka, taka chińska filiżanka, z jednej strony popękana, a z drugiej strony, że właśnie to ją buduje i że ona nie chce też tego ukrywać, że dzisiaj tak nauczyła się o tym otwarcie mówić, żeby dać też siłę innym kobietom, że z tym można sobie poradzić, jak z wieloma rzeczami takimi no naprawdę dramatycznymi, że ona sobie z tym poradziła, że ona dzisiaj dzięki też opowiada, jak to zrobiła, kto jej w tym pomógł i co, i jakie to były etapy. I dzięki temu czuje się dzisiaj, jak mówi, nie samotną mamą, a samodzielną mamą, że jest wspaniałą mamą dla swojej córeczki, że jest fantastyczną artystką, że się spełnia, że jest po prostu szczęśliwą, spokojną osobą, bo to jest też bardzo książka o tym, jak ten spokój znaleźć, to szczęście w życiu, jakimi drogami właśnie do tego dojść. Kasiu, pozdrowienia są nowe, z Lublina i z Rzeszowa między innymi. Bardzo serdecznie pozdrawiam. I jedna z pań pisze, że jeszcze nigdy nie była na takiej premierze książki. Bardzo się cieszę, że taka premiera online jest możliwa. Ja też nie byłam jeszcze. W międzyczasie dostaję już pytania od Państwa konkretne. Pani Sylwia na przykład pyta tak, skąd, o proszę, nawet jest pytanie o pomarańczowy kolor okładki. Nie wiem, czy będziesz w stanie odpowiedzieć, czy to jest pytanie do Dobowskiej tak naprawdę, więc opowiadaj. Oczywiście tutaj talent i wyczucie Bowskiej. Myśmy pracowały razem i z Tolą, i z Magdą. I tak naprawdę rozmawiałyśmy od początku o tym, jaka ma być ta książka. Więc ta książka, tak jak kobiety, jest wielowymiarowa. Z jednej strony ten pomarańcz, który jest taką znaką życia, pomarańczy, czegoś soczystego, czegoś dobrego, jakiejś nadziei, wiosny. A z drugiej strony jest ta postać kobiety i to jest ciekawe dla mnie, że jak pytam różne osoby, to każda widzi tutaj kogoś innego w tej postaci, że często się pojawia porównanie do Ewy z raju, ale są też te delikatne fiołki, jest to serce, nie wiem, czy tutaj widać dobrze tę okładkę, czy mogę ją pokazać? Mogę ją pokazać, panowie mi tutaj pozwalają. Jaka posłuszna Kasia tutaj zapytała, jest. Więc jest to zielone serce, z którego tak naprawdę płynie wszystko. Płynie to, kim jesteśmy i z jednej strony ona też, dla mnie jest na przykład niesamowite to, że te stopy nie są takie do końca stojące na ziemi, że ona jest taka trochę, można powiedzieć, też w innym świecie zanurzona, że nie tylko na ziemi, ale też patrzy w niebo. To jest taka moja interpretacja, ale przede wszystkim no oczywiście tutaj talent, doświadczenie, wyczucie smaku i jakaś taka intuicja Bowskiej, która zaprojektowała tę okładkę i rzeczywiście
W pewnym momencie, jak pierwsze moje spojrzenie na nią było taka, że wow, że po prostu taka wielowymiarowa, taka jak kobieta. I teraz to, co mnie cieszy, bo dostaję dużo głosów, że ta książka już teraz daje w tym trudnym teraz dla nas wszystkich czasie dużo takiej radości, takiej nadziei, takiego spokoju. I cieszę się, że ta okładka też jest taka radosna, bo wydaje mi się, że tej radości teraz nam wszystkim bardzo brakuje. Zdecydowanie tak. Kasiu, dedykujesz książkę swoim rodzicom i bardzo podoba mi się, bo od razu powiem tym, którzy jeszcze nie czytali, że oprócz rozmów z twoimi bohaterkami są też twoje bardzo intymne, prywatne, szczere felietony. Dziękujesz rodzicom i mówisz między innymi to, że tato zawsze ci powtarzał, możesz być tym, kim sobie tylko wymarzysz, kim chcesz. I tutaj nawiążę do kolejnej twojej bohaterki. Ja sobie zrobiłam takie notatki i wybrałam sobie takie najważniejsze zdania, które we mnie zostały z tych rozmów. Paulina Krupińska-Karpiel powiedziała o pięknym zadaniu dla ojca. Powiedziała, że ojciec powinien tak zbudować córkę, że mu nie musiała się przeglądać w oczach innych. To było dla mnie coś pięknego. Powiedzmy też trochę o tym, bo dziewczyny bardzo dużo mówiły o związkach, o tym rodzicielstwie, o tych zadaniach i też o tym, jak dużo czerpały z własnego domu, od babci, od rodziców. Tam też jest bardzo dużo wątków dotyczących wiary, która jest dla nich taką kotwicą. Powiedzmy też o tym. Tak, przede wszystkim to pozdrawiam moich rodziców, mamę i tatę, którzy mam nadzieję oglądają w domu w Kruszwicy razem z moim bratem, bratową, która jest w ciąży, i też pozdrawiam mojego drugiego brata z narzeczoną i mojego ukochanego męża, oczywiście całą rodzinę. Wiesz, to nawet mnie zaskoczyło, że właśnie w tych rozmowach, kiedy miałyśmy mówić o sile, o inspiracji, o tych ważnych ludziach, na pierwszym miejscu zawsze byli rodzice, że zawsze zaczynałyśmy mówić o mamie, o tacie, o tym, jak oni zbudowali właśnie nasze bohaterki. I właśnie Paulina w taki wzruszający sposób też mnie to bardzo uderzyło, że powiedziała o swoim ojcu, że on zawsze bardzo dużo mówił jej ciepłych słów, mówił jej o miłości, że ona nigdy nie musiała tego gdzieś na zewnątrz szukać, że ona słyszała bardzo często, że jest kochana, i bardzo mnie wzruszyło właśnie, jak Paulina powiedziała, że to jest coś, co by chciała dać swoim dzieciom, że w ogóle się nie martwi, czy będzie im mogła w przyszłości zapewnić mieszkania, samochody, drogie szkoły, że jedyne, co jest ważne, to jest to, żeby się jej dzieci czuły się kochane, żeby słyszały, że są kochane, żeby słyszały, że są ważne, żeby słyszały, że są dobre, niezależnie od tego, co im wychodzi, a co akurat nie wychodzi, żeby no, ta miłość po prostu, miłość taka na co dzień, czułość, bliskość, okazywanie tej bliskości, to było coś, na co Paulina zwróciła uwagę w tym, co ją budowało jako kobietę i to, co ona też do innych kobiet właśnie powiedziała w tym wywiadzie. Tak dokładnie też nie powtórzę wszystkiego, bo tam było tyle różnych myśli, ale też na tę jedną zwróciłam uwagę, żeby właśnie pamiętać o tej zwykłej bliskości, czułości, że nie musimy też naszym dzieciom dawać nie wiadomo czego, że to, co jest najważniejsze, to jest miłość. I tak myślę sobie, że w tym czasie, w którym teraz jesteśmy, w swoich mieszkaniach, często właśnie też z rodzinami, albo odnawiamy takie swoje relacje, które może zaniedbaliśmy, że to jest też bardzo takie aktualne, żeby sobie przypomnieć, że no może teraz nie możemy zrobić wielkich rzeczy, nie pojedziemy do rodziny, bo się boimy zarazić kogoś, tak, albo jest za daleko, albo w ogóle nie wolno przecież teraz się przemieszczać. Może nie jesteśmy w stanie kupić czegoś, nawet zrobić czasami zakupów, bo na przykład trzeba długo czekać. Ale coś, co możemy zawsze dać, to jest ta miłość, ta bliskość, ten telefon, to poczucie, że o siebie dbamy. I to jest bardzo, bardzo książka o tym, o tej bliskości, o tym, co nas buduje, o tym, co jest może na co dzień takie niedoceniane w takim biegu, pogoni za tymi wszystkimi błyskotkami tego świata. Powiedziałaś o tej bliskości, od razu sobie pomyślałam o tej bliskości z rodziną, ale też ta książka dla mnie jest też o bliskości z samym sobą. Magda Lamparska pięknie powiedziała, że bardzo długo, i to jest dla mnie bardzo ciekawe, że dziewczyny mówią o tej swojej drodze, że nie od razu wiedziałyśmy wszystko, dojrzewamy do pewnych sytuacji. Powiedziała pięknie, że dojrzała do tego, żeby nie rozdawać pilotów do własnego samopoczucia innym ludziom, a bardzo często my się przeglądamy w oczach innych. Powiedz, ile to tobie, Kasiu, zajęło, bo tutaj też będę ciebie teraz przepytywać, kiedy dojrzałaś do tego, że jesteś wystarczająco dobra taka, jaka jesteś, bo każda z nas w pewnym momencie chce być jak ktoś, a potem dopiero dochodzimy do tego, że nie można być źle sobą i to jest chyba najpiękniejsze.
No ja, jak każda kobieta, mam różne dni. Wspomnę o tym wywiadzie z Magdą, który tutaj właśnie wywołałaś, bo muszę powiedzieć, że ta rozmowa była pełna śmiechu, że Magda naprawdę jest taką bardzo radosną osobą i bardzo dużo było o takim patrzeniu na życie przez różowe okulary, że ona właśnie chce to robić, że ona chce zachować w sobie taką, Magda chyba nawet użyła takiego słowa, że taką może naiwność dziecięcą, że właśnie to jest dla niej ważne, wartościowe, żeby się nie zrażać mimo tego, co też nas spotyka, że różne są w życiu sytuacje. Magda też bardzo dużo przeszła i tutaj opowiada o swoim życiu, o niektórych faktach nawet bym nie miałam pojęcia. Także to jest też taka prawda, że różne trudne przejścia, że nas budują. I to Magda i ta historia jest na to dowodem. Też dużo jest tam takich wesołych wątków. Ja jestem fanką tych, kiedy ona mówi o kobietach, które szukają księcia, a nigdy nie wychodzą z domu, że na przykład właśnie opowiada trochę, bo też o samotności rozmawiamy, o związkach, o szukaniu miłości i właśnie Magda tam używa takich zabawnych bardzo porównań, że to nie te czasy, że się książę po prostu nie przyjdzie do ciebie po warkoczu do mieszkania, tylko trzeba trochę wyjść też i do ludzi i po prostu szukać też tego swojego szczęścia. To takiej od Magdy, ja nie wiem, od Magdy taka rada dla kobiet, bo wiem, że też jest dużo kobiet z nami, które no marzą o tej rodzinie, o tej bliskości, o tym szczęściu, jak każdy. Ale jeżeli pytasz mnie o to, co mi dało taki oddech, na pewno ja zawsze czułam się bardzo kochana przez moją rodzinę. Czułam, że oni są niezależnie od tego, co akurat się teraz dzieje, że wiedziałam, że ta rodzina jest, że oni mnie bardzo kochają. Na pewno miłość mojego męża i nasz wspólny dom, który jest taką oazą, że naprawdę po prostu czuję się tam jak w domu. Teraz powinno być zbliżenie na twoje oczy, bo ona się zaszkliła, tego się nie da zakłamać. Wsparcie przyjaciół, ale też wiara jest czymś, co daje mi taki oddech, że ja po prostu wiem, że nie wszystko ode mnie zależy, że jest Bóg, który jest większy od wszystkich moich zmartwień i trosk i że On jest dobry, że bardzo wierzę, że właśnie zwłaszcza w tym czasie, kiedy się dzieje tyle tych trudnych rzeczy, że bardzo wierzę, że naprawdę te święta, na które czekamy, są takimi świętami nadziei, wiosny i jest z nami Bóg. Skoro powiedziałaś o tych świętach, to przypomniałaś mi też słowa Matki Teresy, które też cytujesz w książce, no bo wielu z nas pewnie stanie teraz przed takim wyborem, że nie będzie mogło pojechać na święta do rodziny, ale przytaczasz piękne zdanie, że święta są zawsze wtedy, kiedy się uśmiechasz do drugiego człowieka. Święta są zawsze wtedy, nie cytuję dosłownie, kiedy wyciągasz do kogoś dłoń, kiedy potrafisz słuchać. Więc te święta może nawet w podwójny sposób po raz pierwszy przeżyjemy tak bardzo głęboko, bez wszystkich prezentów, bez galerii handlowych, tylko naprawdę będzie to, co najważniejsze. Teraz się zatrzymajmy przy kolejnej rozmowie. Ja jeszcze Państwu od razu powiem, że pojawia się co jakiś czas tutaj podczas transmisji specjalny kod promocyjny, dzięki któremu książkę Kasi Olubińskiej można kupić w specjalnej cenie, więc proszę zachować tutaj uważność. A ja teraz się zatrzymam przy Marcie Żmudzie Trzebiatowskiej, którą pytasz m.in. o książki, które ją zbudowały. Ona wspomina konkretne tytuły. Zastanawiam się, która z książek Ciebie jakoś zbudowała, bo teraz czerpać siłę dziewczyny mogą czerpać z kobiety w Wielkim Mieście, a Ty z czego czerpałaś? No rzeczywiście to spotkanie z Martą było jeszcze inne, bo przede wszystkim spotkałyśmy się w takim przepięknym miejscu. Pamiętam, że to była wiosna dokładnie rok temu, łabędzie dookoła nas pływające. Bardzo taki romantyczny fragment miasta, mimo że to Zawady, czyli w Warszawie, to udało nam się znaleźć. I ta rozmowa z Martą była jeszcze inna. Bardzo wzruszająca, bardzo taka przejmująca. Bardzo Marcie dziękuję za tą rozmowę. Przepraszam, że nie odniosę się tylko do książek, ale rozumiem, że konkretne kadry ci się prześwietlają. Każda tak z tych rozmów przywołuje po prostu pewne takie no, różne emocje. I właśnie no, jak myślę o Marcie, to się po prostu uśmiecham, bo rozmawiałyśmy i Marta w pewnym momencie powiedziała, wiesz co, ja mam wrażenie, że to, o czym rozmawiamy, to jest dojrzewanie do kobiecości, że tak naprawdę rozmawiamy o takim dojrzewaniu do kobiecości, szukaniu swojej drogi,
No i też nie chcę zdradzać całej historii Marty, ale bardzo dużo mówiłyśmy o granicach. Ona akurat przywołała tam biegnącą z wilkami. Bardzo mówiłyśmy tam o granicach, dużo o tym, że no dlaczego tak jest, że często fantastyczne kobiety, piękne kobiety, wartościowe kobiety gdzieś dopuszczają do tego, że te granice ktoś przekracza, że ktoś je krzywdzi. I skąd to się bierze? I znowu do tego poczucia wartości, miłości wracałyśmy. Też Marta bardzo ciepło mówiła o swoich rodzicach, o tym wszystkim, co ją budowało, swojej ścieżce zawodowej. No, niezwykłe też spotkanie i takie naprawdę, naprawdę, naprawdę ważne dla mnie. Marta też mówiła o wierze, właśnie jakie to było dla niej ważne też, w jakich momentach, na jakich zakrętach ta wiara dawała jej siłę. Pozdrawiam w ogóle serdecznie Martusię, bo Marta jest w tej chwili no, w szczególnym stanie, jak wszyscy wiemy, także wiem, że czuje się bardzo dobrze. Razem z mężem robią taki serial internetowy, teraz codziennie można ich oglądać. A jeżeli chodzi o moje książki, no w tej chwili na przykład czytam Biskupa Rysia, mogę powiedzieć, ale gdybym miała wskazać taką jedną książkę, najważniejszą, która mnie zbudowała, byłoby mi chyba trudno. To są po prostu, to jest tyle inspiracji. Natomiast taką inną książką, inną niż wszystkie, jest na pewno Pismo Święte dla mnie, bo ja naprawdę wierzę, że ma moc i nawet coś takiego praktykuję, że jak jest mi czasami źle, to po prostu czytam fragmenty na głos i na przykład psalmów i po prostu widzę, że jakby czuję, że to ma moc, że to, że czytam fragment jakiegoś psalmu, nie wiem, teraz na przykład w tych różnych trudnych momentach, że Pan moim pasterzem nie brak mi niczego, to naprawdę przynosi mi pokój, to naprawdę mnie umacnia. Także trudno mi nazwać to książką, bo to nie jest po prostu książka, to jest taka księga życia, to jest słowo, które jest żywe, ale na pewno to jest, jeżeli miałabym wybrać jedną ze wszystkich, no to chyba bym powiedziała o tej, bo jest po prostu szczególna. Skoro wspomniałaś ten psalm, to tak naprawdę jest taki psalm o zaufaniu i znowu mi otworzyłaś inną szufladkę w głowie i spotkanie z Anią Dec, bo w tej książce są kobiety, ale są też mężczyźni. Ania Dec między innymi wspomina ojca Pałysa, który pięknie mówi o zamartwianiu się, bo my teraz jesteśmy w takim czasie, że bardzo łatwo wpaść w zamartwianie się i on mówi, żeby też uważać na słowa, że w tym słowie zamartwianie jest jakaś martwota wręcz, żeby to zamartwianie się zamienić w zaufanie. Więc o zaufaniu też rozmawiacie. Kolejne pytania, słuchaj, zerkam tutaj, pani Weronika pisze do ciebie tak. Jest pani dla mnie ogromną inspiracją od początku istnienia bloga, mówimy o blogu Bóg w Wielkim Mieście. To marzenie być taką kobietą. Jak ty się czujesz, jak czytam takie słowa? Onieśmielona. No więc onieśmielona Kasia Lubińska teraz musi odpowiedzieć na pytanie. Bardzo się cieszę, że jest pani szczęśliwa, bo jest, prawda? Tak trochę zaczepnie. Jestem bardzo. No to czym jest szczęście dla Katarzyny Olubińskiej? Jeszcze jakbym mogła do tej Ani Dec właśnie wrócić, bo bardzo, bardzo chcę powiedzieć o tych spotkaniach z bohaterkami i chociaż krótko, bo to spotkanie z Anią. Ania jest dla mnie takim słońcem. To jest taka słoneczna dziewczyna. Zawsze uśmiechnięta, zawsze pozytywna, zawsze mająca właśnie dobre słowo. I już od dawna marzyłam, żeby zrobić wywiad z Anią właśnie do tej książki. I pamiętam, że właśnie ten wywiad, to był chyba pierwszy albo drugi wywiad, odbył się po jakimś moim spotkaniu, gdzie tak bardzo dużo kobiet, pamiętam, że narzekało, że tak jakoś jedna nieszczęśliwa, druga nieszczęśliwa i wpadłam jakoś z tego spotkania na to spotkanie z Anią i właśnie zaczęłam od tego, że jak ty to robisz, że zawsze jesteś uśmiechnięta, czy to jest autentyczne, czy można być zawsze uśmiechniętym? No i spodziewałam się jakiejś takiej odpowiedzi w stylu Ani, coś takiego właśnie bardzo słonecznego, lekkiego, dobrego, kobiecego, z poczuciem humoru, a Ania zaczęła w zupełnie innym tonie opowiadać historię swojego życia. Wstrząsającą. Wstrząsającą historię swojego życia i znowu ja byłam tak zaskoczona, nie wiedziałam, co mam właściwie powiedzieć, bo nawet nie byłam przygotowana, że tyle Ania musiała przejść razem ze swoją rodziną, żeby być taką osobą, jak jest dzisiaj. I wiesz, i później właśnie te
te wszystkie momenty, kiedy wracała do zakrętów swoich takich życiowych, kiedy naprawdę zaczynając od zera marzyła o karierze właśnie, o szczęściu, o miłości i po kolei te różne zakręty, ile musiała przejść, ile musiała przeczekać, ile trudnych momentów, żeby te marzenia się spełniły, że tak naprawdę to szczęście, o które pytasz, nie jest czymś, co nam spada na głowę po prostu nagle, tylko trzeba się na nim strasznie napracować, że trzeba bardzo zawalczyć o swój sukces zawodowy. To Joasia Jędrzejczyk też tak o tym niesamowicie mówi, ile ona w ogóle musiała naprawdę zawalczyć o to, żeby być tą osobą, jaką jest zawodowo. I właśnie Ania Dec też o tym opowiada, ile zakrętów, ile naprawdę przeszkód musiała pokonać, ale też w życiu osobistym, że to, że się kogoś spotka fajnego i myślisz sobie, okej, z nim mogę spędzić życie, że to nie wystarczy, że ta bliskość jest bardzo trudna. To też Bowska mówi w rozmowie, że właśnie z perspektywy osoby, która jest wierząca, będąc ze swoim mężem, który jest bardzo też niezwykły, kochany, że są świetną parą, ale jest osobą o innym podejściu do wiary. To tak? Jest bardzo ciekawa rozmowa, tak? I tak naprawdę, że to właśnie te drogi do szczęścia, to jest praca nad relacją, nad sobą, nad tym, żeby codziennie z nową nadzieją podchodzić do ludzi, którzy nas może zawiedli, do swoich błędów, żeby sobie wybaczać, żeby od nowa próbować codziennie. Z tej rozmowy z Bowską bardzo bliskie było mi to, co powiedziała ona, że ona widzi bardzo często właśnie w ateistach Boga, bo to jest ta czułość, którą dostajemy od drugiego człowieka niezależnie od jego wyznania. To jest miłość, to jest jego uważność. Piękna historia. A teraz, Kasiu, nie wiem, co powiesz, bo jest z nami... Wiesz, kto z nami jest? Nie wiem. Nie Bolesław Olubiński. Mój brat. No proszę. I pozdrawiam w imieniu, słuchaj, rodziców i dziękuję za pozdrowienia. Super. A też jest bohaterem tej książki. Tak jest, to też się pojawia. To zróbmy sobie takie ćwiczenia z radości. Ćwiczenia z radości, o których wspomina też Ania Dec. Tylko jeszcze powiem o tej Bowskiej, że no, znamy się z Magdą nie od wczoraj, ale tylko pozwól, że dodam, że tak, to jest taka piękna rozmowa o wolności. O tym, jak bardzo każdej kobiecie potrzebna jest jej własna przestrzeń, a zwłaszcza w związku, żeby pilnować tej przestrzeni, o tej wolności właśnie. Też Magda mówi właśnie o kobietach, które na nią wpłynęły, no bo przecież to jest osoba wielu talentów. Wczoraj okładka nowej płyty. Bardzo, bardzo polecam. Więc o wolności, ale też o takim pięknie z Instagrama Magda w bardzo dowcipny sposób opowiada. Też bardzo polecam ten wątek. Żebyśmy wszyscy byli tak piękni i mieli tak udane życie jak na Facebooku i na Instagramie, prawda? Pani Małgosia pyta, to jest tak naprawdę nawiązanie do tego chwytu zadawania pytań, które ty zastosowałaś u dziewczyn, czyli pytałaś o to, co by powiedziały współczesnym kobietom. Taką najważniejszą radę wspominałaś o tej przyjaciółce, która stworzyła taką piękną książkę dla swojej córki. Poprosiła przyjaciółki o wpisy, więc teraz prosimy Kasię Olubińską o taki najważniejszy przekaz właśnie dla kobiet. Co jest najważniejsze? Ja w ogóle wolę zadawać pytania, niż na nie odpowiadać i na pewno nie chcę dawać żadnych gotowych regułek, ale powiem o takiej nadziei, żeby po prostu nie, na ten dzień, na dzisiaj, żeby nie tracić nigdy nadziei, żeby się nie zamartwiać, nie rozpamiętywać, żeby dbać o swoich bliskich, o siebie i zawsze patrzeć w niebo też, żeby nie zapominać, że nie jesteśmy sami. To jest taki mój najważniejszy przekaz, taki przekaz o nadziei. Kolejne pozdrowienia, tym razem od pani Patrycji. Gratulacje ślubu i książki. Pytanie o to, ile czasu powstawało? I słuchaj, pytanie z zupełnie innej szufladki. Czy masz zwierzaki? Proszę bardzo. Ten temat chyba wywołałaś dzisiaj. Ja powiem, że rozmawiałyśmy rano telefonicznie i temat zwierząt się przewinął. Przewinął się, bo rzeczywiście... Jeżeli chodzi o pierwszą część pytania, to książka powstawała, no same wywiady to ponad rok, no i też ta moja część, którą pisałam, można powiedzieć, że prawie 2 lata, bo też się tam dużo działo po drodze. Dziękuję Kamie Hawryszków, mojej kochanej redaktorce, że w ogóle jesteśmy w tym momencie, że ta książka jest, bo bez niej by się to nie udało. No bo też, no jak to w życiu, nie zawsze to, co założymy, się udaje, więc po drodze też dużo się działo w moim życiu, więc powiem, że 2 lata. A co do zwierząt, to rzeczywiście marzenie o posiadaniu psa towarzyszy mi od zawsze i bardzo, bardzo kocham zwierzęta, natomiast
ponieważ mam taką pracę, że jako dziennikarka dużo podróżuję, to no, z takiego poczucia odpowiedzialności postanowiłam tę decyzję odłożyć razem z mężem do momentu, kiedy będziemy mogli sobie na to spokojnie pozwolić. No i całkiem niedawno podjęłam taką próbę adopcji psa ze schroniska. Wybrałam konkretnego, zakochałam się w nim, wypełniłam wszystkie ankiety, odpowiedziałam na wszystkie pytania i okazało się, że nie spełniłam warunków. To znaczy była inna rodzina, która po prostu te warunki bardziej spełniała. Ale to tylko znaczy, że jest jakiś inny, który na ciebie czeka. Jestem stuprocentowo o tym przekonana. Tak, więc też jestem o tym przekonana. Cieszę się, że tamten psiak trafił do swojego domu. Marzy mi się. Chciałabym, żeby to był kundel biszkoptowy. Dziewczynka albo chłopiec, to nie jest takie ważne, ale żeby był kochany i taki przyjacielski i bardzo, bardzo no, czekam, że się w końcu uda z tym psem. Kiedyś Magda Popławska mi powiedziała pięknie na propos kundli, że to są pareras. Pareras hiszpański przez dwa R i od razu brzmi jakoś tak rasowo, więc pareras, czyli kundel. Słuchaj, piękne pytanie, sama się w zasadzie podpinam pod pytanie pani Hani. Kasiu, a planujesz napisać książkę o mężczyznach w Wielkim Mieście? No tutaj właśnie nie wiem, jak to pani zgadła, bo to dokładnie, dokładnie chodziło mi po głowie, bo ja naprawdę tych niezwykłych historii o Bogu i o ludziach, którzy go doświadczają, je spotykam właściwie codziennie takich ludzi i mogłabym napisać i o Bogu w małym mieście, i o mężczyznach w wielkim mieście, i o miłości w wielkim mieście, i o Bogu w wielkim świecie, i o wielkim Bogu w małym mieście i naprawdę codziennie tych pomysłów jest dużo. Nie wiem jeszcze, jaka będzie kolejna. W tej chwili jest ten moment, żeby powitać tą. Ja się czuję naprawdę bardzo wdzięczna i bardzo szczęśliwa, że jesteśmy tutaj razem i możemy o tym opowiedzieć. No, zobaczymy, co dalej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Też może będę korzystała teraz z tych doświadczeń, które teraz mamy. Może jakoś o tym napiszę. Obiecałam, że mentalnie dzisiaj każda z pań się pojawi z twoich rozmówczyń, więc teraz zajrzyjmy na chwilę do Joanny. Joanna Jędrzejczyk, czyli dziewczyna, którą wszyscy doskonale znają ze świata sportu, sportu walki, mistrzyni. Ona też bardzo ciekawie opowiada o swojej wierze i też wykorzystywaniu tych nowoczesnych technologii do tego, żeby być blisko. Wspomina o specjalnych apkach, które sobie montuje na telefon, żeby czytać się na bieżąco. Powiedzmy trochę o Joasi, bo jej droga też wcale nie była prosta i pokazujesz tak naprawdę ten jej wysiłek, ile pracy włożyła w to, żeby być na szczycie. Tak, w ogóle samo spotkanie z Joasią też było niesamowite. Tutaj w hotelu Marriott niedaleko. Czekałyśmy na nią z Tolą. Tola była wtedy ze swoim synkiem, bo akurat tak się porobiło, że właśnie był z nią, więc dodatkowa atrakcja. Bardzo pozdrawiam też synka Toli. I Joasia od momentu, kiedy weszła, to ona ma taką niesamowitą charyzmę, jakąś taką siłę, że od momentu, kiedy weszła, to właściwie no, to było takie wow. Nie umiem tego opisać, bo każda z dziewczyn jest wyjątkowa, ale Asia ma taką siłę rzeczywiście w sobie taka i mimo to od razu zaczęła pytać właśnie, czy nam czegoś nie brakuje, może kawa, może herbata, takie ciepło. I ta rozmowa z nią właśnie mówiła o tym, że dzień zaczyna od apki w drodze. Zresztą się zainspirowałam od niej i też teraz sobie właśnie włączam rano tę modlitwę w drodze. Bardzo wygodne, bo na przykład w samochodzie czy w metrze można po prostu odsłuchać tego fragmentu pisma na każdy dzień. No więc Asia mówiła o tej modlitwie, ale bardzo, bardzo mnie wzruszyła, jeżeli pytasz o wiarę i o Joasię, tym, co mówiła o tym, o co ona się modli. Że ona się nigdy nie modli o wygraną, czy jakieś takie, nie wiem, profity, tylko przed każdą walką prosi o serce czyste, żeby miała czyste serce, taką czystą intencję. I to bardzo taka była rozmowa właśnie o tym czystym sercu. Też Joasia opowiada, ile ją kosztowało i kosztuje pracy, żeby być w tym momencie życia właśnie zawodowego, gdzie jest taka kariera sportowa. Ile to kosztuje wyrzeczeń. Bardzo, bardzo wzruszająco o swoim domu, o rodzicach, o domu rodzinnym, o siostrach. Też taka kobieca odsłona, poplotkowałyśmy sobie też trochę, do czego ma słabości, co by chętnie kupiła, albo co kupiła też już dzięki właśnie
swojemu sukcesowi. To też może niektórych zaskoczyć, ta opowieść. Joasi. Ja bardzo lubię też to zdanie, przepraszam, że ci przerwałam, żeby nigdy nie rezygnować z marzeń. Można na chwilę zwolnić w dążeniu do ich realizacji, ale żeby nigdy się nie wycofywać. Więc też dostałam taki napęd w odpowiednim momencie. Możesz zwolnić, ale nie odpuszczaj. Właśnie, tak jak na początku mówiłam, Tola jest taką pierwszą osobą, która zawsze widzę mniej więcej, co porusza w tej rozmowie. I właśnie, kiedy ją zapytałam, jak wyszłyśmy z tej rozmowy, Tola, co myślisz, to ona powiedziała, wiesz co, myślę, że muszę coś zmienić w swoim życiu, jakoś się lepiej zorganizować, więcej robić. Więc to było też, ja też miałam takie poczucie, że kurczę, można tyle, że wszystko jest w zasięgu ręki tak naprawdę, że właśnie tak jak mówisz, nigdy nie rezygnować ze swoich marzeń. I to jest też piękna rozmowa, no nie wiem jak teraz, ale wtedy z singielką, która mówi o takiej tęsknocie za miłością, za związkiem i o tym, jak ona to przeżywa, jak ona sobie też to wyobraża. To zajrzyjmy jeszcze do domu Agnieszki Amaro, bardzo ciepłego domu. Wprowadzasz nas w każdej rozmowie tak naprawdę w sytuację, gdzie mamy też małe dzieciątko gdzieś w pobliżu. No powiedz, jaka to była dla ciebie wizyta, bo się już znałyście wcześniej z materiału realizowanego dla Dzień Dobry TVN. I czy Agnieszka Amaro od razu powiedziała tak, kiedy zapytała się o książkę? No mam to szczęście, że faktycznie z bohaterkami, częścią bohaterek znałam się wcześniej już i Agnieszka właśnie też już poznałyśmy się wcześniej, bo też w poprzedniej książce jest wywiad z jej mężem i tak się właściwie poznałyśmy przy okazji tego wywiadu. Tak, Agnieszka, jak to Agnieszka, musiała chwilę pomyśleć, ale się zgodziła. Natomiast zabawne było, jak ten wywiad przebiegał, bo byłyśmy umówione właśnie u niej w domu. No i Agnieszka ma maleństwo, tak, malutkie dziecko, dwie dorosłe córki, no i jeszcze synka w wieku takim, przepraszam Agnieszka, nie wiem dokładnie ile, 10 plus, tak powiem, mam nadzieję, że nie pomyliłam. I właściwie w trakcie tego wywiadu po kolei każde dziecko wpadało i czy tam synek właśnie czegoś chciał, a to córki, a to właśnie ten mały płakał i cały czas to życie takie domowe się przewijało przez tą rozmowę, że właściwie to było dla mnie takie wzruszające, że rozmawiamy o bliskości, o rodzinie, a ta rodzina gdzieś tak była. Na koniec właśnie też mąż przyszedł, ale ta rozmowa jest taką rozmową o miłości. I znowuż z kobietą, po której pewnie byśmy się nie spodziewali też różnych rzeczy, z którymi ona się musiała zmierzyć. Nie będę mówiła jakich. Zostawię to dla czytelniczek. I też tego, co jest dla niej na co dzień ważne. Właśnie miłość, rodzina, bliskość, wiara. I Agnieszka mówiła o rzeczach takich bardzo, bardzo prostych. Ale wiem, że ta rozmowa bardzo wzrusza, że daje bardzo dużo siły, że też... No też była dla mnie taka niesamowita. I Agnieszka jest taką osobą, która jest po prostu składa się z wiary, że ona ma w sobie tak niesamowitą wiarę, tak jakiś niesamowity power, że to się po prostu udziela, że po rozmowie z nią w ogóle zaczynasz inaczej patrzeć na swoje życie, że jest bardzo inspirująca. I też naprawdę te rozmowy mnie zmieniały, że to, co tutaj już wcześniej wspomniałaś, że słowo ma taką wielką wartość, że ma taką wielką siłę. To właśnie Agnieszka w tej rozmowie to udowadnia. Ale też mówi o takiej codzienności właśnie, o rodzinie, gdzie jak to wygląda, jak wygląda podział obowiązków na co dzień. Co jest ważne w wychowaniu dzieci też dla nich, że bardzo ważne jest to, żeby się umiały dzielić, żeby zauważały drugiego człowieka, jak razem z rodziną jeżdżą do osób ubogich, czy na przykład przygotowują posiłki właśnie dla osób bezdomnych. No taka może inna twarz niż znamy na co dzień gdzieś z okładek, czy z jakichś zdjęć i szybkich podpisów pod nimi, bo często tak te media dzisiaj wyglądają. Kasiu, to jeszcze pytanie, bo wiele tych rozmów to jest opowieść o wierze, o Bogu, o takim zakorzenieniu, ale też część twoich bohaterek mówi, że nie zawsze to było takie głębokie, że ta łaska wiary czasami przychodzi, a czasami się trzeba bardzo postarać, żeby ona się pojawiła. I myślę, że tu jest bardzo pytanie w tym kierunku idące od pani Karoliny. Pani Kasiu, jak zbudować tę relację z Bogiem? Kiedy przeżywamy w życiu tak wiele złego, ciężko nam to zrozumieć, dlaczego coś nas spotyka, dlaczego aż tyle tego cierpienia. Ciężko szukać w takich sytuacjach Boga. Jak pani to robi? No to jest trudne pytanie, ale dziękuję za nie.
Rzeczywiście każda z moich bohaterek opowiada o swoim doświadczeniu wiary i każda robi to w inny sposób, mówi o tym w inny sposób, bo też doświadczenie każdej z nich jest po prostu inne. I tak to może zostawię, to już dla czytelników można więcej w książce znaleźć na ten temat. Nie wiem, ja tak bardzo nie lubię dawać jakiś rad. Wydaje mi się, że tutaj księża, ojcowie, osoby duchowne są bardziej może osobami do tego typu pytań, ale jakbym mogła powiedzieć o sobie, nie wiem, to są takie proste rzeczy, no, jak sakramenty, czytanie słowa, gdzieś próba po prostu, żeby codziennie tego Pana Boga znaleźć dla Niego chwilę, znaleźć dla Niego czas. I mi jest bardzo bliskie to, co papież Franciszek mówił w ten ostatni piątek na tym pustym placu, że właśnie taka wiara w Bożą opatrzność, w to, że na tej łodzi, na której wszyscy teraz jesteśmy, że jest Jezus, że jest Bóg, że takie zaufanie mi na co dzień pomaga. Ale też jak każdy mam różne momenty, mam różne zakręty, mam lepsze, gorsze dni. Natomiast z reguły właśnie proste rzeczy, nie jakieś wielkie rzeczy, tylko proste, czyli właśnie modlitwa, czytanie słowa, różaniec, wspólny różaniec. Też mam moje kochane przyjaciółki, właśnie bardzo pozdrawiam Wikusie, Małgosię, siostry, z którymi się po prostu też i wiele innych osób, z którymi się na przykład modlimy. Wczoraj zadzwoniłam do takich znajomych sióstr, zaprosiłem je do takiego właśnie modlitwy przez telefon. I rzeczywiście było tam chyba 20 osób, nie widzieliśmy się, tylko ja słyszałam. Jedna z sióstr się modliła i wspólnie odmawialiśmy różaniec. Także to są takie proste rzeczy. Tutaj nie. Czyli to jest znowu taka siła wspólnoty, żeby w bezradności też być razem. Czyli ta obecność tej drugiej osoby grupy też bardzo dużo daje. Kasiu, wspomniałeś mi o bohaterkach, ale też w tych swoich felietonach wymieniasz całą masę fantastycznych kobiet. Jedna z tych kobiet to jest kobieta, do której ja też mam ogromną słabość. Siostra Małgorzata Chmielewska, czyli wspólnota Chleb Życia. Powiedzmy trochę o tych bohaterkach, które się tam przewijają, ale też mówisz na przykład o Agatce i pięknej akcji Obudźmy Razem Grażynę, czyli akcja, gdzie ta miłość, przyznam ci, że od razu weszłam na profil facebookowy i ta miłość córki do matki jest po prostu obejmująca i to jest taki heroizm codzienny, dbanie o drugą osobę i takiej wiary w to, że to nowe życie może być inne, ale on nadal jest wartościowy. Właśnie, bo oprócz tych 8 wywiadów w tej książce opowiadam też o kobietach, które mnie inspirują na co dzień. Oczywiście o mojej mamie kochanej, którą jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, która jest po prostu chodzącym aniołem i bardzo, bardzo ją kocham. Jestem bardzo z ciebie dumna. Wiesz dlaczego? Ale też właśnie o kobietach, które na co dzień spotykam i aż mnie zawstydzają tym, jak pięknie żyją, jak pięknie mogą żyć. Tu mówię o siostrze Chmielewskiej, o siostrach z Broniszewic, które serdecznie też pozdrawiam, jeżeli z nami są, które pomagają niepełnosprawnym chłopcom. O siostrom, które prowadzą Okno Życia, też właśnie o koleżankach, jak Agatka wspomniana i jej mama, która tak naprawdę no, robi, tak naprawdę całe swoje życie teraz zmieniła z dziewczyny, która była bardzo aktywna zawodowo, towarzysko, w tej chwili jest z mamą, dla mamy, pomaga mamie wrócić do zdrowia. Też bardzo serdecznie właśnie, jeżeli możemy, to zaprośmy, żeby Państwo też poczytali właśnie. Nie pamiętam tylko profilu właśnie w tej chwili. Obudźmy Razem Grażynę. To jest ten profil, gdzie jest historia Agatki i jej mamy i tam można też, można je po prostu wspomóc. Dorzucić łyżeczkę dobra tak naprawdę. Tak, czy napisać chociaż jakąś dobrą wiadomość, pomodlić się za nie. Też jest historia Kasi, mojej koleżanki, której synek był bardzo chory. No, rozmawiam z kobietami, które na co dzień zderzają się z różnymi bardzo, bardzo trudnymi sytuacjami, właśnie z czyjąś chorobą, stratą, cierpieniem, biedą. I tak naprawdę żyją po to, żeby pomagać tym osobom innym, że żyją dla innych po prostu i że są w tym wszystkim wspaniałe, że są dla mnie inspiracją. Także też takie osoby
opisuje i osoby właśnie duchowne i świeckie i po prostu różne kobiety. Też kobiety, które spotykam w pracy jako dziennikarka Dzień Dobry TVN. Przecież też przeprowadzam niesamowite wywiady z niesamowitymi gośćmi. Właśnie tu przytaczam chociażby panią Zofię Posmysz, która jej historia jest po prostu... To jest nie do wyobrażenia w dzisiejszych warunkach, co ona musiała przejść. Nie do wyobrażenia. I skąd też, i właśnie skąd taką siłę czerpać też w takich różnych życiowych, trudnych momentach. One są dla mnie bohaterkami, jesteście dla mnie bohaterkami. Jeżeli mnie słyszycie, to bardzo wam dziękuję, że mogłam o was napisać, że mogłam opowiedzieć wasze historie też, bo każdą z kobiet pytałam też o to, przy tych właśnie zwłaszcza różnych, no, osobistych takich opisach, czy się zgodzą na to, czy ja mogę o tym opowiedzieć, i dziewczyny się zgodziły. Dla innych kobiet, po to, żeby dać nadzieję, żeby dać inspirację, jak sobie w tych różnych, trudnych momentach radzić. Jest taki świetny sygnał, kiedy czyta się to w różnych momentach życia, nie jesteś sama. Ktoś miał podobnie, przetrwał, to przejdziesz i ty. I to wsparcie ze strony kobiet potrafi być naprawdę takie obezwładniające albo obezwładniające w jak najbardziej pozytywnym sensie. Nie jesteś sama i nie musisz godzić się na byle jakie życie. To prawda, bo tam jest bardzo dużo wątków dotyczących stawiania granic, prawda? Pani Sylwia cały czas się dopomina, słuchaj Kasiu, odpowiedź na pytanie. Jak, Kasiu, wybierałaś bohaterki do książki? No bo faktycznie mogłaś wybierać spośród tysiąca kobiet, więc ten wspólny mianownik. I co spowodowało, że tych 8 wspaniałych się znalazło? Ja tutaj wierzę w kobiecą intuicję i wybierałam bohaterki, które sama dobrze się z nimi czuję, lubię z nimi rozmawiać, albo lubię o nich czytać, albo mnie inspirują. Po prostu sercem wybierałam, inaczej tego nie nazwę, wybierałam sercem. Zaczęłam od takich właśnie osób, które znam gdzieś, chyba Paulina Krupińska była pierwszą bohaterką, albo Ania Dec. W każdym razie zadzwoniłam do dziewczyn, które znam. Ale później też rozglądałam się, czytałam dużo, szukałam. I niektóre inspiracje się tak pojawiały spontanicznie. Na przykład na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni podeszła do mnie Magda Lamparska, z którą się nie znałyśmy. I zaczęła mówić coś o mojej książce, że czytała moją książkę, że mi za nią dziękuję. To było takie też wzruszające dla mnie i zaskoczenie. No bo ta niezwykła, piękna aktorka i ona zna moją książkę. Zrobiło mi się bardzo miło oczywiście. Zaczęłyśmy rozmawiać i później taki impuls, że ona byłaby dobrą bohaterką. Też to, czego szukałam, żeby w tych wszystkich rozmowach była płaszczyzna wiary, więc na pewno na to zwracałam uwagę, ale ważniejsze było dla mnie to światło, siła, to, żeby to były takie inspirujące, piękne kobiety. I też muszę powiedzieć z przykrością, że nie udało mi się przeprowadzić wszystkich wywiadów, które chciałam przeprowadzić, bo były takie kobiety, które w tym momencie nie były gotowe z różnych swoich powodów osobistych na te rozmowy. I ja to też rozumiem, no bo te rozmowy są bardzo osobiste i po prostu czekam na następną książkę też na was i dorwę was. To było ostrzeżenie, więc dziewczyno, uciekajcie albo się zgadzajcie po prostu, a warto się zgodzić. Bo ja nie odpuszczam, nie, pamiętam o was. No to słuchaj, pytanie jak najbardziej. Kasiu, autorko moja, pozdrawiam cię mocno z rodzinnych Gliwic. Kibicujemy ci całą naszą rodziną. O, to chyba Kama pisze, Kama, tak? No proszę. Kama, redaktorka właśnie książki, która jest, wiem, że jest w Gliwicach, także pozdrawiam. A to ta, która jechała specjalnie do Gliwic, tak? Tak. Wiem. Dziękuję bratu. Ty wiesz, o co chodzi. Dziękuję całej rodzinie. Pozdrawiam was. Macie niesamowitą córkę, niesamowity skarb. Kama, gdyby nie ty, nie byłoby tej książki. No to Kama zadaje bardzo konkretne pytanie i myślę, że oczekuje odpowiedzi. To kiedy oddajesz tekst kolejnej książki? I tu jest konkret, czyli tak zwany deadline za chwilę nastąpi. Podpisanie umowy online, tego jeszcze nie było. Kama, uwielbiam cię po prostu, ale teraz przeszłaś samą siebie. Ale nie uciekniesz od tego pytania. Jestem teraz jak Kama, ja teraz jestem tutaj adwokatem Kamy i pytam, kiedy będzie kolejny tekst książki. Nie wiem, na razie nie wiem jeszcze, co to by miało być. Chcę się trochę nacieszyć tą książką. Chcę się nacieszyć tym, że ona jest. No, bardzo liczę, że kiedy będziemy mogli się już spotykać, będą jednak spotkania autorskie z czytelnikami, że będę mogła się jeszcze spotkać właśnie w innych miejscach Polski, tak jak planowaliśmy w innych miastach. A myślę, że później pomyślę o następnej. Ale teraz się boję, bo tak jak Kama ogląda, to jeszcze jest Joasia z wydawnictwa Wam i Małgosia Stafin,
które obie, Joanna Sołtysek, Małgosia Stafin, które tak naprawdę organizowały dzisiejsze spotkanie i boję się, czy one za chwilę czegoś nie będą chciały. Pozdrawiam bardzo was, dziewczyny. Tak naprawdę w ten sposób chciałam wam powiedzieć, że wam dziękuję za to, że też to zorganizowałyście dzisiaj tak pięknie. To, że one będą czegoś chciały, cię zmotywuje do działania. Więc ja bym chciała, żeby one chciały. Dziękuję dziewczyny, że jesteście i kopiecie mnie w tyłek. To za chwilę będziemy musiały już kończyć, Kasiu, ale jeszcze muszę cię zapytać, bo opowiadasz też o swojej dziennikarskiej drodze. No i dowiedziałam się z pewnym zaskoczeniem, że gdybyś nie była dziennikarką, to byś była kwiaciarką. I potem pomyślałam, że konstruowanie tej książki trochę jest jak wybieranie bukietu, bo te kwiaty kobiecości tam są. No ale powiedz trochę też o tej swojej dziennikarskiej drodze, bo też mówisz o tym, że to wcale nie było takie proste i oczywiste, że dzisiaj jesteś w Dzień Dobry TVN, że możesz rozmawiać z ludźmi i tak naprawdę robić to, co kochasz. Ile musiałaś powalczyć, żeby być w tym miejscu, w którym jesteś? Rzeczywiście, bo ta książka jest bardzo o marzeniach też, więc ja zdradzam swoje takie marzenia. Ale to marzenie, żeby być kwiaciarką, teraz to się inaczej nazywa chyba, jak to się teraz mówi. Są takie, no właśnie, to jest takie specjalne słowo, stylistka teraz, florystka. Florystka kwiatów. To marzenie zawsze mi towarzyszyło. Nie byłam jeszcze na żadnym kursie, ale myślę, że przejawiam pewne talenty i kto wie, może jeszcze kiedyś je zrealizuję. Też bardzo kocham fotografię, ale tutaj akurat mąż mi zrobił prezent i byliśmy na kursie fotografii właśnie niedawno w Pałacu Kultury, także może też w tym kierunku gdzieś, kto wie. Czyli następna książka będzie z twoimi zdjęciami na przykład? Nie, no gdzie bez Toli, to w ogóle sobie nie wyobrażam. Razem, to lepiej, w duecie. Chyba, że tak. Natomiast rzeczywiście piszę też tam o tym wielkim marzeniu, jakie miałam, czy o pasji, którą jest dziennikarstwo dla mnie i też jak to się zaczynało, że zaczynało się od tekstów, od pracy w gazecie, od bycia researcherem, szukania informacji, tak naprawdę od małych kroków, od wielkiej pasji, nadziei, takiej chęci, żeby się czegoś nauczyć i chyba trochę takiego szczęścia też po drodze do ludzi, że po prostu spotykałam życzliwe osoby i też muszę powiedzieć, że naprawdę dzisiaj jestem też bardzo wdzięczna całej redakcji właśnie mojego programu Dzień Dobry TVN, producentce Ewie Baj, bo bardzo też wsparli tą książkę, wspierają też w mojej pracy, też dziewczyny po prostu na co dzień, z którymi pracuję, bo to jest taka kobieca redakcja. Wiem, że też sporo z was jest tutaj, dziękuję wam za to, że na co dzień jesteście takim wsparciem, że jesteście kochane, że jesteście życzliwe. Także to jest tak, to tam też jest moja droga. Kasia, to ja bym chciała, żebyśmy zamknęły dedykacją, która była dołączona do jednego z prezentów, o którym wspominasz, który dostałaś. Nie trać z oczu słońca. To zamknijmy to taką klamrą, tylko opowiedz, o co chodzi, bo w sytuacjach trudnych, a taka trudna teraz jest, bo jesteśmy odizolowani, boimy się czarnych scenariuszy, dlaczego nie warto tracić z oczu słońca i kto ci o tym przypomniał? Tak, to jest rzeczywiście zdanie od, czy taka myśl, która mi towarzyszy, którą czerpię od Magdy Jacka, od Magdy Pajkowskiej, która jest wspaniałą autorką, ale też mam szczęście nazywać ją moją przyjaciółką i jej męża Jacka, których historia, niesamowita historia miłości też mnie bardzo zainspirowała właśnie w tej książce. I Magda kiedyś przyniosła mi w prezencie taką, szkoda, że jej teraz nie mam, taką, bo ja kocham bransoletki, ta jest właśnie od męża, z taką różową kuleczką, ale też lubię takie drobne właśnie. Ale od Magdy kiedyś dostałam z takim małym kamyczkiem i ona powiedziała, wiesz, to jest taki kamień, który starożytni żeglarze używali, żeby szukać kierunku na morzu podczas burzy. I pamiętaj, nie trać nigdy z oczu słońca. I ta myśl mi tak towarzyszy, nawet jak jej nie mam na sobie fizycznie, to ta świadomość tego, że mam w swoim życiu ludzi, którzy mnie kochają, których ja kocham, takich jak Magda i nie tylko, przepraszam, jest po prostu dla mnie takim słońcem i też tą myśl chciałabym innym przekazać, żeby zwłaszcza w tej sytuacji nie tracić z oczu słońca, nie tracić z oczu nadziei, tego, że jest dobry Bóg, że jest z nami i po prostu patrzeć zawsze w niebo. Kobieta zaufanie, kobieta wdzięczność, Katarzyna Olubińska, kobieta w wielkim mieście. Bardzo Państwu dziękujemy za udział w tej premierze online i zapraszamy jutro. Jutro tutaj Jacek Galiński usiądzie na tym fotelu. Dzisiaj Kasia, pięknie ci dziękuję za to bardzo spotkanie. Bardzo dziękuję, to było naprawdę, naprawdę przyjemność być na spotkaniu poprowadzonym przez ciebie.
pani Alicji, panom, którzy są z nami. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, Empikowi też i wydawnictwu wam za zorganizowanie tego wieczoru i wszystkim państwu, którzy byliście z nami. Dziękujemy.